Walka z celulitem przypomina często walkę z wiatrakami. Mam coś, co mi w tym pomoże. Zobaczcie. To jest masażer, który rozbija tkankę tłuszczową oraz celulit. Tu są trzy kulki, które obracają się, wibrują i mają wypustki. Masażer włącza się w ten sposób. Uwaga! Jest dosyć głośny, muszę przyznać. Zobaczcie, przykładam do ciała. Nie wiem, czy w ogóle mnie słychać, ale najważniejsze jest to, że ten zabieg jest bardzo przyjemny. Większa intensywność. Powiem wam, że nie ma siły, żeby celulit to wytrzymał, naprawdę. Masażer jest głośny, ale skuteczny. Zobaczcie, skóra jest zaczerwieniona. Tak jak zwykle dzieje się to po skutecznym masażu. Jeśli używacie kosmetyków antycelulitowych, to masażer jeszcze zwiększy intensywność ich działania. Natomiast masaż antycelulitowy to nie jest jedyna funkcja tego urządzenia. Mam tu jeszcze inne kulki. Można wymienić te, które mam i na przykład przeprowadzić masaż lekki, relaksujący albo bardziej intensywny, mocniejszy. Ja wkładam kulki do masażu relaksującego, delikatnego. Popatrzcie, to jest bardzo proste. Ta wymiana kulek trwa dosłownie kilka sekund. To pierwsze zetknięcie ze skórą jest zawsze nieco zaskoczeniem dla mięśni. Mam wrażenie, że ten masażer działa trochę jak młot pneumatyczny, ale nie robi krzywdy, a wręcz przeciwnie. To jest faktycznie relaksujące. Ale to wciąż nie wszystkie funkcje tego urządzenia. Popatrzcie. Mam tu jeszcze takie nakładki. Te służą do usuwania twardego naskórka na stopach. Jedne są delikatne, drugie bardziej chropowate. Nakłada się je także w bardzo prosty sposób. Zdejmujemy kulki. I tutaj założone. Mi się to, że mam w jednym urządzeniu tyle funkcji. To jest kompleksowe dbanie o całe moje ciało. W związku z tym mogę być teraz wymasowana od stóp do głów.